Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj nie na podnośniku, ale na parkingu Chevrolet Aveo. Benzynowy silnik, czterocylindrowy. Jednostka cechująca się bezawaryjnością. Ale tak poważnie, to auto zostało tutaj przyholowane na lince, ponieważ kręciło i nie odpalało. Teraz będziemy mierzyć kompresję, bo podczas kręcenia silnik lekko się kręci. Dobra, to jakbyś boski mógł wsiąść do... Nie kompresję, tylko stopień sprężania. Dla sprostowania. Ale nie, ci ręki nie wyrwało. Pierwszy cylinder. Kręć! Dobra. Ile jest? 3,5. 3,5. No, w granicach 4, dobra. Drugi. Dobra. 3. 3. Tendencja spadkowa. No. Dobra. No, takie 2,5. No. Dobra. 5. 5. Dobra, czyli tutaj niestety, ale silnik, stopień sprężania w tym silniku jest zbyt niski, aby auto mogło poprawnie pracować i nawet był możliwy rozruch. Co może być tego powodem? Coś się zepsuło. A według ciebie, Michał, co tu może być? Według mnie, co to może być? Trzeba sprawdzić rozrząd. Mogło przeskoczyć, nie? No. Kręcić się kręci. Czyli chyba tak. Znamy historię, jak to się rozchodziło? Że taka jest historia, że chcieli rano odpalić samochód i już kręcił i nie odpalił. Ciekawe, ile stał wcześniej. No chwilę samo, to jest jako chyba drugie albo trzecie auto. To w sumie mogło zejść i się nie spopylać, a nie przeskoczył łańcuch. Że się zablokowały te zawory napiekłe. No świece właśnie też takie, jakby pamiętały Hitlera. Pokaż, no bo one mało jeżdżone było. Ja bym to, wiesz, próbował jakimś cudem odpalić i dobrze to grzać. Albo trzeba zrzucić dekiel. Albo rzucić dekiel. I zobaczyć, co jest pod deklem i tyle. Na każdym. No to chyba to będzie najrozsądniejsze. Zadzwonię do właściciela. Ewentualnie próba olejowa. Żeby zalać? Mhm. No nic, tak czy inaczej dzwonimy do właściciela, żeby też z nim ustalić, co dalej tutaj robimy, czy drążymy temat, czy nie drążymy tematu. No ale chyba też będzie najrozsądniej rzucić ten dekiel i zobaczyć, nie? Myślę, że tak. Myślę, że go ściągnę i to zaraz. No to dobra. W tym odcinku to już wszystko. Myślę, że powstanie kolejny odcinek, jak ściągniemy dekiel i zobaczymy, czy znajdziemy po demontażu dekla jakąś przyczynę braku albo niskiej kompresji, niskiego stopnia sprężania. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiamy.